właśnie tutaj kolega mi wydrukował też. Ja po prostu gram na bieżąco, zapraszam na Ostrów Tymski. A tam bardzo ładnie, bardzo podoba się na przykład milonga, którą nagrał jeszcze na kasetę Krzysztof Nieborak, jeden z trzech wybitnych moich uczniów wrocławskich. No on po prostu z różnych względów wyjechał z Wrocławia, mieszkał w Koszalinie, teraz mieszka koło Krakowa, bo tam jego córeczka uczy się na wiolonczeli w liceum i woli po prostu ją pilotować. To jest milonga, to w ogóle no jest naprawdę przepiękna kompozycja ekspresyjna z Argentyny. Na pewno Państwu się z tangiem milonga kojarzy, ale to akurat milonga to jest osobny, odrębny taniec. Tu jeszcze mam jedną milongę też, którą też grywam, no ale to już wystarczy. Jeszcze tą milongę, bo potem jeszcze coś chciałem. To jest Blanki Pinheiro. On przeważnie właśnie też śpiewał swoje milongi i przepięknie gra. Także gitarzyści wirtuozi grają jego utwory. Ja dokomponowałem do tego drugą gitarę i z uczniem, z którym byłem w Koszalinie, z moim hamburskim najlepszym uczniem na konkursie w tym roku w marcu, to właśnie on pierwszy grał to ze mną. Słynną milongę, a może na Paulinę spróbuję, chociaż dawno tego nie grałem, ale jednak ona brzmi niesamowicie. Ma barwy takie, że po prostu każda mała zmiana, przesunięcie prawej ręki, bo prawą ręką na gitarze no można cuda robić dosłownie i kciukiem, i pozostałymi palcami. Wszystko zależy od kąta
uderzenia w strunę. No to są po prostu lata studiów. No i przede wszystkim ustawienie podstawowe dźwięku na gitarze klasycznej. Tego jak nie ma, to po prostu, jak to się mówi, po prostu po ptokach, nie? Po krakowsku. Po prostu ptaki odleciały, nie ma. Ale ja oczywiście potrafię zrobić nawet z najtrudniejszego przypadku. To musi wtedy bardzo dużo pracy poświęcić. Jorge Cardoso. Ta milonga jest nagrana w ogóle w moich nagraniach płytowych w dwóch wersjach. W wersji solowej na gitarze solo i w wersji na gitarze na dwie gitary. Oryginalna wersja, a genialnie to gra, właśnie słyszałem na żywo, Jorge Cardoso z Leszkiem Patasińskim, moim kolegą, któremu tak się podobała ta gitara, że mówi, gdybyś kiedykolwiek chciał sprzedawać, to ja kupię natychmiast za każdą cenę, jaką będziesz chciał. Z Warszawy. Jest na YouTubie Jorge Cardoso, Leszek Potasiński, milonga. I chyba moja też, zdaje się. Jest inna milonga, przepiękna, właśnie na dwie gitary specjalnie skomponowana. Też jest na YouTubie, no i na płytę. No bo na YouTubie wiadomo, no nie ściągniemy takiego dźwięku. Najlepszy dźwięk jest na sprzęcie po prostu dobrze nagrany. Na szczęście miałem okazję pracować w Radiu Kielce, w Radiu Kraków, w Radiu Wrocław z najlepszymi reżyserami dźwięku w Polsce. I wtedy oni ten dźwięk, piękno brzmienia gitary potrafią zdjąć w odróżnieniu od reżyserów dźwięku, którzy skończyli Politechnikę. To są najlepsi są reżyserzy dźwięku po Akademii Muzycznej w Warszawie. Oni są zawodowymi muzykami, bo taki jest warunek. Muszą skończyć instrument główny jakiś w średniej szkole. Obojętnie jaki, no i oczywiście niesamowity słuch. Milonga. Jorge Cardoso. Thank you.
walc szczęścia, który śpiewała kiedyś Lucja Prus. Marek Saw dopracował to na orkiestrę, ale nie napisał, że kompozytorem tego utworu na gitarę solo jest Antonio Lauro z Wenezueli, z Caracas. Znakomity kompozytor, w ogóle skomponował między innymi sonaty, czy długie formy na gitarę i bardzo dużo takich właśnie walców. Ja opracowałem drugą gitarę do tego i ten walc i jeszcze drugi El Marabino jest nagrany również w duecie. No i potem jeszcze ten. Mam następne rzeczy, które będą nagrane, jak Petronila na przykład. No i tak myślę, że... Bo to był pierwszy utwór z pierwszej płyty, także ostatni Państwo słyszeli, także po prostu był przegląd praktycznie z każdej płyty coś, no i troszkę nowych, nowości. Na zakończenie to może już tak typowo w stylu flamenco. Flamenco właśnie często grają w skapodastrum, żeby po prostu zmienić brzmienie gitary na wyższe trochę, bo gitara transponuje nam o oktawę w dół i dosyć często no, brzmi nisko, prawda? A tak, no to od razu o cały ton. W ogóle cały strój gitary jest podniesiony. Teraz ja zetknę się, mam tu pisarz de Pedis. Daje się to koło gdzieś wyjęte, albo... O, jest. O, dobrze. Potem będzie coś tanecznego jeszcze po tym pisarz de Pedis. No, już zupełnie na koniec. Emilio Medina, tam troszkę niżej, bo ja tam przegolowałem z tą wysokością. Właściwie nutki dla mnie to są tak, jak po prostu ja całe strony czytam całymi zdaniami, tak? Nie poszczególne dźwięki. I to jest tylko zarys, bo przeważnie we flamenco jeszcze się ozdabia. Od siebie można dodać dużo. Gitara flamenco, ta też miała takie golpeadory, ale ponieważ kupiłem gitarę flamenco, więc zdjąłem, ale czasami mnie korci, mam ochotę, żeby na niej grać i znowu by trzeba było. To jest taki specjalny plastik, który chroni pudło, ponieważ we flamenco opukujemy pudło różnymi, na różne sposoby. Ja teraz właśnie nie wiem, czy, bo ja też właściwie przy flamenco, o tu będzie lepiej, właśnie. Tu będzie lepiej, bo też można wybijać rytmy w trakcie gry i robią to gitarzyści. Jak słynny Paco Peña, którego znam osobiście w Krakowie, nagrywałem jeszcze na Grundiga. Pamiętam, jak on wykorzystał sytuację, bo ja po prostu ustawiłem ten Grundig, nie wiem, czy Państwo pamiętają, kaseciak taki, nie? Z dawnego NRD. I po prostu ustawiłem go, no a ponieważ on długo stroił, bo przy flamenco, no to on gra długie formy, no i maksymalnie ładuje w te struny i po prostu gitara już potem jest trochę rozstrojona, więc znowu stroi. Ja żeby zatrzymałem na stop i trzymałem ręce. A on w pewnym momencie specjalnie huknął taki akord, że mi aż ręce podskoczyły. Przestraszył mnie po prostu. No i cała sala wybuchnęła śmiechem od razu. Było to na pierwszym piętrze sala teatralna w Pałacu pod Baranami, który po prostu rodzina Potockich, między innymi Andrzej Potocki odebrał. Po prostu musieli zwrócić, bo to była ich własność. No i tam oczywiście piwnica dalej działa, wszystko. Kino jest na pierwszym piętrze, a tak no są różne firmy. No jeszcze jest sala drewniana przepiękna, tam też koncerty gitarowe odbywały się. Brisas de Cadiz. Czyli Faruka. Faruka jest właśnie znakomita do tańczenia. O, tu będę miał tak, a tu nie będzie się mikrofon zbudował. Dobrze.
na tyle. Czy widzą Państwo chęć jeszcze zaproszenia jeszcze swoich znajomych, sąsiadów i posłuchania kiedyś muzyki gitarowej, to zapraszam, możemy kontynuować te wieczory. Oczywiście. To musimy to rozreklamować bardziej i musi się